Hej, cześć, tutaj Smak, witam was w kolejnym unboxingu. Tym razem to będzie gra The Sims 4 edycja kolekcjonerska. Ostatnio nie było żadnych unboxingów, ostatni to był w Polsce, jak pamiętacie. No i co, zaczynajmy. Tak wygląda pudełko z przodu. Takie wypukłe jest bardziej tutaj te kryształki. Bardzo takie fajne, że mogę powiedzieć. Z boku tak o to wygląda. Fajnie, a z tyłu mamy napisane, jaka jest zawartość tej edycji. Więc ja ją przeczytam. Zestaw obiektów do pobrania do gry. Dusze towarzystwa, szalona noc, niesamowite zwierzęce kapelusze i muzyka z gry. Interaktywny Plumbob USB firmy SteelSeries. Gra The Sims 4 i podręcznik twórcy. No i też jako te pudełko takie na ozdobę. Więc co, otwierajmy. Gra jest po polsku. Już od premiery trochę minęło, ale to zanim do mnie doszło, jeszcze z Polski, zanim to tamto. Kolejny unboxing, jakiego możecie się spodziewać, to będzie około za miesiąc Wasteland 2 edycja Strażnika. I z Wastelanda też będzie seria. No i dobra, wyjmujmy to. I to wygląda tak o. Dobra. Kurde, bele. Nie chcę się... Ol! Czekajcie. Yes. Przepraszam, to mój brat jak zawsze jest interaktywny z nami. Wreszcie! Dobra. I pudełko to wygląda tak o, taki... Fajnie tutaj te kryształki tak zrobione na nim, ta czwórka, takie błyszczące, fajnie. Może nim kręcić, fajnie. Dobra, tak o normalnie wygląda. I otwieramy tak o. I w środku tak o, to jest pewnie nasz Plumbob. Od razu go wypróbujemy. I tu w środku jest gra. I tu nic nie ma, jest tylko to podstawka na tego Plumboba. Teraz sobie te pudełeczko odstawię tutaj na bok. O, kody od razu mam do gry. To już zabiorę. No i co? Nie zepsujcie tylko. No, dobra. No i tak o, tu jest oto nasza gra, jak to gra. Twórz niepowtarzalnych simów. Tu właśnie dużo rzeczy. Tu będzie można kontrolować wszystkim umysłem, wszystkim tego sima. I fajnie, bo tutaj nie będzie trzeba kończyć na przykład jednej interakcji, żeby pogadać z innym simem, tylko oni będą cały czas ze sobą gadać. Niech nie wyjmuje tego zięba. Wiecie, fajnie, tutaj wszystko będzie lepiej zrobione. I wyjmiemy sobie od razu gierkę. Okej. Okay. No i co, pudełko jak pudełko. Normalne. W środku płytka z grą. Dysk 1 na 2. Są dwie płytki. No i jest tu nasz podręcznik twórcy. Nie jest nic napisane, tylko jest taki obrazek. Z boku też nic nie ma. Z tyłu jest tylko nasz kryształek. Więc może wam pokażę, co tutaj jest w środku. Czekajcie, kamerę tak o trochę wezmę. No i co? Pierwsza strona pusta. Druga. The Sims 4. Podręcznik twórców. No i tutaj wszystko jest opisane, robienie simów, nowe rzeczy, które można robić, budowanie. Tu w ogóle wszystko łatwiej się będzie robiło niż w trójce. O, w ogóle jak mroczny kosiarz wygląda. O, będzie miał kilka strojów, jakiś taki naprawdę mroczny teraz będzie. No i tak oto wszystko opisane. Oto zabierzmy się za naszego Plumboba. Czyli jak nie wiem, czy to dobrze mówię, ale to tak ma być. Plumbob firmy SteelSeries. SteelSeries w ogóle fajne rzeczy do Simsów zrobiła. Słuchawki z Simsów z tym kryształkiem białym. Niech nie wkłada tam swoich zabawek. Dobra. O, okej. Dobra. Wszystko tu powkładane jak na powalonego.
Takie było utrzymanie tego plombowa. No i oto jest nasz mały całkiem plombob, ale on będzie nam pokazywał, jak simy się czują i wszystko. Bardzo fajny. Kryształkowy. To ja go może spróbuję podłączę pod komputer. Zobaczymy, jak będzie działał. Okej. No i działa nasz plombob. Świeci tak zielono. Jak na razie, jakbyśmy grali w grę, to jak będą się czuli simy? Czuć simy? Taki będzie kolor tego. Jest teraz zielony, to może sobie też jako lampeczkę taką mało zrobić przy komputerze, jak się siedzi wieczorami. Czyli jak ja. No, edycja nie była tania. Była droga. No, jak to każda gra. Mikuś. No, przepraszam. No dobra, to co? To tyle by było rzeczy. Plambop, gra i nasz twórca, poradnik, no i kody na gry, na dodatki. Więc to było na tyle w tym odcinku, myślę, że wam się spodobał. Zapraszam was do innych serii, mówi dla was Max i cześć.